Jak dobrze wiemy, nasz piękny świat przechodzi obecnie od kilkunastu już lat transformację. Tak jak i każdy z nas, nasza Ziemia przechodzi własną ewolucję. I ta ewolucja sprawiła, że energie na naszym świecie totalnie się zmieniły, uległy zmianie, co oznacza, że wpływ energetyczny na nasze życie jest ogromny. Niektórzy z nas przechodzą te zmiany znacznie łatwiej i szybciej. Niestety niektórzy intensywniej i czas jest bardzo wydłużony. Od czego to zależy? Zależy to od naszej roli tu na Ziemi. W dzisiejszej klasie chciałabym omówić 12 oznak tego, czy być może i Ty jesteś lightworkerem i wróciłeś tu, aby pomagać innym przejść ich własną ewolucję. Zapraszam na dzisiejszą klasę. Witam serdecznie, kochani. Skąd ten pomysł? Jak dobrze wiemy, jak już wspomniałam, nasza Ziemia, jak i my, każdy z osobna, przechodzi swoją własną ewolucję. Co oznacza, że jeśli energia całej planety Ziemi się zmieni o 180 stopni, efekt tych zmian będzie oddziaływał na nas. I teraz nie dość, że sami indywidualnie przechodzimy własną transformację, to jeszcze energia Ziemi pomaga nam w tej transformacji, przyspieszając proces. I proces ten może być bardzo intensywny, jak się okazuje, i niektórzy z nas naprawdę cierpią. Niektórzy przechodzą to znacznie łatwiej i szybciej, z tego względu, że te osoby przyszły tu na Ziemię po to, aby przechodzić własną ewolucję. A więc mają do spłaty jakąś karmę, doświadczają życia i wchodzą na wyższe poziomy świadomości. Niemniej jednak dla tych ludzi pomoc jest potrzebna, z tego względu, że jeśli są ludźmi nieświadomymi, oni tak naprawdę mogą wciąż budować swoją karmę i żyć w cierpieniu, oddaleni od swojej duchowej natury, co nie pozwoli im wchodzić na wyższe poziomy świadomości i ewoluować do wyższych poziomów. Dlatego też osoby, które cierpią znacznie bardziej podczas swojego przebudzenia duchowego, te osoby są właśnie lightworkerami, czyli tymi uzdrowicielami, nauczycielami duchowymi, którzy powrócili samoistnie, bez przymusu, z własnego wyboru, powrócili tu na Ziemię, aby pomagać swoim braciom i siostrom w ich ewolucji i powróceniu do własnej natury. A zatem przejdźmy do części pierwszej, gdzie po kolei omówimy wszystkie
główne oznaki przebudzenia duchowego i tego, czy jesteś faktycznie lightworkerem. A więc punkt numer jeden. Uczucie, że nigdzie nie pasujesz. Na pewno wielu z Was miało nieraz wrażenie, że gdziekolwiek na świecie zatrzymacie się, czy to na chwilę, czy na dłuższą chwilę, mimo tego, że nie macie problemu z budowaniem nowych kontaktów, więzi z ludźmi, w sercach jest to poczucie, że to jeszcze nie to, to nie jest wasz dom. Czujecie się tu obco. Ludzie nie są na tym samym poziomie energetycznym, co wy. Wy macie totalnie inne priorytety, perspektywy i widzicie świat zupełnie inaczej. Niemniej jednak wasze otoczenie, gdziekolwiek jesteście na świecie, przytłacza was z tego względu, że nie możecie rezonować z tymi ludźmi, ponieważ wy macie totalnie odmienne zdanie. Niemniej jednak, żeby się dostosować do całej reszty, często kreujecie inne maski, tak jak i cała reszta, aby dopasować się. Jednak to uczucie, że nie pasujecie, wciąż jest w waszym sercu. I często zdarza wam się być może, że spoglądacie gdzieś w niebo, zwłaszcza kiedy jest gwieździste niebo i marzycie o tym, żeby powrócić do domu, tam skąd przyszliście. Punkt numer dwa. Wrażliwość, empatia, współczucie. Ta wrażliwość jest tak ogromna, że kiedy widzisz płaczącą osobę, ty automatycznie też zaczynasz płakać. Kiedy widzisz kogoś smutnego i w tobie rodzi się ten smutek, kiedy ktoś cierpi, ty odczuwasz ich ból. Kiedy widzisz, że ktoś nie traktuje drugiej osoby w należny sposób, ty odczuwasz ich cierpienie i sam czujesz jakby to ciebie traktowano w ten sposób. Lista może się ciągnąć, ale zapewne jeśli jesteś takim lightworkerem, to wiesz, o czym mówię. Twoja empatia dla innych, twoje współczucie jest tak ogromne, że serce ci się kraje, kiedy ktoś cierpi albo potrzebuje pomocy. Często potrafisz być na każde zawołanie każdego człowieka, nie potrafiąc powiedzieć nie, z tego względu, że odczuwasz to współczucie dla nich i nieważne jak złe zachowanie drugiej osoby będzie, ty zawsze chcesz służyć pomocą, bo ty znasz prawdę o tej osobie, znasz ich naturę i chcesz pomóc. Punkt numer 3. Brak zrozumienia z otoczenia, czyli masz bardzo szeroką perspektywę życia. Widzisz świat zupełnie inaczej. Kiedy budujesz nowe więzi, czy poznajesz nowych ludzi, tematy, które ciebie interesują, często są nie do końca zrozumiane przez innych. Ty czujesz w sobie entuzjazm i tryskasz to pozytywnością, chcesz dzielić się swoim światłem z innymi, kiedy inni są smutni i cierpią z jakiegoś powodu.
ty starasz się ich pocieszać, a oni zupełnie nie rozumieją, o co ci chodzi. Przecież oni cierpią. Ty mimo wszystko masz swoje inne podejście do życia i często inni tego nie rozumieją, po prostu krytykując cię, być może nawet wyzywając i myśląc, że zwariowałeś, dlaczego się tak cieszysz cały czas. Zatem brak zrozumienia od otoczenia często może doprowadzić cię do w pewnym sensie cierpienia gdzieś we wnętrzu, czego oczywiście nie okażesz innym ludziom. Raczej będziesz cierpieć w ciszy, z tego względu, że chcesz, żeby inni też widzieli świat tak jak ty. Niestety często okazuje się, że maja, iluzja jest tak silna, że inni ludzie nie potrafią widzieć świata w ten sam sposób, co ty. Już we wczesnej młodości, kiedy to nauczyciele w szkole czy rodzice w domu przekazywali ci pewne informacje na temat świata, świata zewnętrznego, czy też przekazywali swoje tradycje, wierzenia, ty mimo wszystko wiedziałeś, że tam jest coś znacznie głębszego na temat życia, na temat świata, na temat ludzi, na temat naszej egzystencji. I to doprowadziło cię do odrzucenia tych wierzeń i tradycji, raczej poszukiwania własnej prawdy. Punkt numer 5. Poszukiwanie własnej prawdy sprawiło, że potrafisz widzieć poprzez pryzmat iluzji i zaczynasz dostrzegać rzeczy, których nie widzą inni. Kiedy patrzysz na drugą osobę, nie widzisz tego, o czym mówią, czy starają się przekazać własnym zachowaniem. Ty widzisz prawdę, ty widzisz ich ból, ty czujesz ich ból. Ty wiesz, co oni mają na myśli, co boli ich gdzieś głęboko w ich nieświadomości. Ty widzisz człowieka i nie widzisz tego, co powierzchowne, ale widzisz to, co w głębi jego wnętrza. Punkt numer 6. Rozbudowana kreatywność. Wszyscy jesteśmy kreatywni z natury, jako że jesteśmy twórcami, każdy jeden z nas, własnego życia i naszego pięknego otoczenia. Zatem nasza kreatywność jest bardzo naturalna i kiedy jesteś takim lightworkerem, wszystko co robisz, wkładasz w to bardzo dużo miłości i pasji i starasz się wykreować wszystko jak najpiękniejszym, bo w ten sposób wyrażasz siebie i uczucia oraz własną naturę. Niestety, bywa, że nasze społeczeństwo, czyli powiedzmy ten trzeci wymiar, bo na tym poziomie jest nasza planeta, trzeci wymiar bardzo często nie rozumie tego sposobu wyrażania siebie i własnej pasji. Często ludzie krytykują cię i odrzucają twoje pomysły. Być może przerastają one kreatywność innych ludzi. Często rodzi się zazdrość, nienawiść w tych ludziach, bądź po prostu bez wyjaśnienia odrzucają twoje pomysły. Pamiętaj jednak, że jeśli jesteś takim lightworkerem, to mimo odrzucenia ty wciąż będziesz wkładał swoje uczucia i swoją pasję we wszystko, co robisz, niezależnie od tego, co powiedzą inni, ponieważ ty wiesz, jaka jest prawda. Punkt numer 7. Bardzo ważny punkt. Już od dzieciństwa masz silne poczucie, że przyszedłeś na świat z bardzo ważną misją. Misją pomagania innym. I choć jeszcze w tym wcześniejszym wieku nie masz pojęcia, w jaki sposób chcesz pomagać innym, co mógłbyś zrobić, jednak
masz to silne poczucie, ten wewnętrzny głos mówi ci, że ty masz dokonać czegoś dużego. I kompletnie nie mowa tu o sławie, pieniądzach, bogactwie, niczym co materialne. Tu chodzi o wprowadzenie zmian do naszego społeczeństwa czy na świecie, aby polepszyć warunki dla nas wszystkich. Punkt numer 8, coś co wszyscy uwielbiamy. Zadawanie głębokich pytań. Kim ja jestem? Co ja tu robię? Jaki jest mój cel? Jaki jest cel naszej egzystencji? Dokąd my idziemy? Dokąd zmierzamy? Jak działa cały wszechświat? Te głębokie pytania na pewno towarzyszą ci już od dzieciństwa. Punkt numer 9. Ten punkt może być dość bolesny. Jest to raptowne i bardzo intensywne przebudzenie. Przychodzi znienacka i bardzo w szybkim tempie rozkręca się, że intensywność tego przebudzenia przerasta nasze oczekiwania. Nie siły, ponieważ nasza dusza dobrze wie, czego możemy dokonać i w jak szybkim czasie. Dlatego poddaje nas takiej potężnej transformacji. I teraz intensywność może być naprawdę bardzo duża i ciężka nieraz do zniesienia. Ból, który odczuwamy podczas oczyszczania z tego względu, że przyjmujemy karmę również innych ludzi, zwłaszcza w linii pokoleniowej rodziny, w której się urodziliśmy, żeby oczyścić tą linię pokoleniową, żeby oczyścić tą karmę wszystkich, przyjmujemy na siebie bardzo dużo bólu, cierpienia, doświadczamy różnych wyzwań, abyśmy mogli być tym przykładem i nauczać innych właśnie poprzez te doświadczenia, których bardzo, bardzo często doświadczamy jedno po drugim, czyli nasze życie ciągle się zmienia bardzo szybko. Zmieniamy pracę bardzo często, zmieniamy otoczenie bardzo często. Jesteśmy wręcz wypychani z naszej strefy komfortu bardzo często i w szybkim tempie. Jeszcze nie zdążyliśmy się dobrze zaklimatyzować w jednym miejscu, a już musimy zmienić je na kolejne. Jest bardzo intensywne i często te negatywne doświadczenia są jedno po drugim. Więc to wszystko buduje w nas tego uzdrowiciela i tego nauczyciela duchowego, abyśmy byli w stanie jak najszybciej oczyścić się z tego wszystkiego, żebyśmy mogli nauczać innych. I teraz taki nauczyciel duchowy czy uzdrowiciel nie jest niczym czy nikim lepszym od drugiej osoby. To jest po prostu nasza misja. My przyjęliśmy to z własnej nieprzymuszonej woli. My powróciliśmy tu, ponieważ czasy na całym świecie, energie zmieniają się, zamykamy stare cykle, wszyscy musimy bardzo szybko przejść naszą transformację, abyśmy mogli szybko zaakceptować nowe energie i zacząć żyć pełnią życia. Żeby do tego doszło, wielu z nas musiało powrócić tu na Ziemię, żebyśmy mogli nauczać innych i wspomóc ich ewolucję, żeby ta transformacja była znacznie lżejsza i mniej bolesna dla nich, żeby mogli szybko zaakceptować te nowe energie i wstąpić we własną naturę, czy raczej powrócić do własnej natury i żyć pełnią życia, żyć w miłości, współczuciu, być dobrym człowiekiem, najlepszą wersją siebie. A zatem, jeśli jesteś takim lightworkerem, to wiedz, że te cierpienia, które przechodzisz, przechodzisz ze względu na to, że ty musisz doświadczyć tego i twoja dusza wie, że ty jesteś w stanie przejść przez to wszystko, przez co przechodzisz, przyjąć bardzo dużo bólu na siebie z tego względu, że twoje ciało jest zbudowane troszeczkę inaczej, dostajesz ciało, które
jest w stanie zregenerować się znacznie szybciej od ciała drugiej osoby, z tego względu, że ty musisz przejść tą transformację bardzo szybko się oczyścić, abyś mógł wypełnić swoją misję, jak najszybciej rozpocząć tą misję. Ale żeby do tego doszło, musisz doświadczyć tego wszystkiego, tego bólu, tego cierpienia, stawić czoła wszelkim wyzwaniom. Więc twoje ciało było specjalnie zbudowane tak, abyś, drogi widzu, mógł doświadczyć tego wszystkiego i szybko się z tego oczyścić. Dlatego cierpienie fizyczne często jest takim towarzyszem, można powiedzieć, przez kilka dobrych miesięcy albo i lat, ale kiedy oczyścimy się z tego wszystkiego i w końcu znajdziemy się na tej drodze, na której mamy, wtedy jesteśmy tą czystą energią, tym instrumentem, przez który przepływa piękna, uzdrawiająca energia, która będzie uzdrawiała inne osoby, wspomagając inne osoby, czyli poprzez naszą mowę, poprzez nasze informacje, którymi się dzielimy, tak jak to robię na przykład teraz, to ma pomagać innym ludziom uzdrowić ich życie, uzdrowić ich duszę. Punkt numer 10. Już troszeczkę napomknęłam, ale raz jeszcze, bardzo duże wyzwania, bardzo dużo przeróżnych sytuacji, wydarzeń, które będą się działy jedno po drugim. Będziemy wyrzucani tu i tam i będziemy poznawali tysiące różnych ludzi z różnych środowisk. Musimy doświadczyć bardzo dużo w bardzo szybkim czasie, żebyśmy mogli jak najszybciej stanąć w tej swojej roli, rozpocząć swoją rolę i pomagać innym. Więc często też towarzyszy temu właśnie samoleczenie, czyli jesteśmy w stanie i my o tym wiemy od zawsze, że my jesteśmy w stanie samoistnie się wyleczyć. Nie potrzebujemy żadnego lekarstwa ze świata zewnętrznego. My samoistnie się leczymy. Nasze ciało jest tak zbudowane, że nasze komórki znacznie szybciej się regenerują. I nie wiem, czy już zdążyłeś zauważyć, drogi widzu, po sobie i swoim przykładzie, jeśli jesteś takim lightworkerem, ale podzielę się z tobą własnym przykładem, kiedy to chorowałam w dzieciństwie bardzo często na zatoki i już miałam być poddana operacji, kiedy okazało się, że odkryłam w sobie umiejętność samoleczenia. I to właśnie stało się w medytacji. Wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, że ja medytowałam. Nie wiedziałam w ogóle, czym była medytacja, bo był to wiek być może 12-13 lat. Niemniej jednak potrafiłam połączyć się z bólem, połączyć się z problemem gdzieś w zatokach, w obrębie zatok, połączyć się z tym i oczyścić to. Jest bardzo dużo różnych technik, także to jest naprawdę zależne, do czego bardziej czujesz się powołany i co bardziej cię interesuje. Jaka technika? Wracając do wyzwań, wyzwania często są naprawdę cholernie ciężkie, z tego względu, że nigdy nie wiemy, co się wydarzy zaraz, i nigdy nie wiemy, kogo poznamy na swojej drodze, kto przyniesie kolejne jakieś wyzwanie, więc jesteśmy tak rzucani z jednego miejsca w drugie, żebyśmy mogli stawić czoło jakimś kolejnym trudnym wydarzeniom, które mają nas nauczyć stanąć we własnych siłach i w ten sposób pomagać innym, czyli budujemy tą pewność siebie, budujemy własną siłę wewnętrzną, abyśmy mogli wtedy przekazywać tą wiedzę innym, żeby ci też byli w stanie stanąć we własnych siłach i korzystać z własnych możliwości. Punkt numer 11. Ten punkt jest bardzo interesujący i myślę, każdy z nas, lightworkerów czy nauczycieli duchowych, jest w stanie odbierać komunikację międzywymiarową. I takich wymiarów mamy kilkanaście. O tym będę prowadziła kolejną klasę. Ale Ziemia jest w wymiarze trzecim i my jesteśmy w stanie komunikować się z wymiarem czwartym, piątym i wyżej i odbierać te informacje w formie impulsów elektrycznych, bo przecież wszyscy jesteśmy energią
I odbierając te impulsy, my dostajemy te wiadomości od naszych na przykład przodków, czy nauczycieli duchowych, przewodników duchowych. Każdy z nas ma taki swój team, który pomaga w każdej chwili, kiedy my potrzebujemy tego, kiedy być może zadajemy sobie jakieś pytania i nie jesteśmy w stanie dojść do tej odpowiedzi w tym danym momencie, wtedy możemy poprosić o tą pomoc i my ją dostajemy, więc ta komunikacja jest w każdym jednym momencie naszego dnia, naszego życia, w każdej sekundzie możemy komunikować się z innym wymiarem i dostajemy takie wiadomości w formie na przykład impulsu, który gdzieś odczuwamy w ciele, takie łaskotanie i raptem pojawia się myśl, która jest tą odpowiedzią. Czy jest to telepatyczne właśnie, kiedy raptownie w trakcie wykonywania jakiejś czynności, czy to sprzątanie mieszkania, czy to spacer, cokolwiek to jest w Twoim przypadku, raptem nachodzi Ci jakaś myśl, która jest odpowiedzią tego, czego poszukujesz. Czy jest to nagranie na przykład na YouTubie w formie jakiegoś wideo, gdzie ktoś opowiada o tym, czego Ty poszukujesz, albo poznajesz przechodnia na ulicy, który zaczepia Cię i mówi właśnie o tym, czego Ty potrzebujesz, czyli odpowiada na to Twoje pytanie. I ta osoba, powiedzmy, jest kompletnie nieświadoma, jeśli mówimy o wymiarze trzecim, ziemskim, natomiast ta dusza wie, że w tym danym momencie miała pojawić się ta osoba na Twojej drodze, żeby odpowiedzieć Ci na to, czego poszukujesz. Więc takie sytuacje się zdarzają, o tym w klasie temat déjà vu i przypadkach, okolicznościach. Tam na pewno opowiem Ci, jak to działa dogłębniej, natomiast teraz chciałam tylko napomknąć. Także jesteśmy w stanie odbierać komunikację międzywymiarową i potrafimy odczytywać znaki. Znaki mogą być w formie na przykład numerów, widzimy godzinę 11:11, 22:22, 14:14, czy 14:44, 4:44 jest numerem, który ma w sobie ukrytą wiadomość i teraz o numerologii też będzie oddzielna klasa, tam bardziej dogłębnie, natomiast już teraz, jeśli masz ochotę, to możesz troszeczkę o tym poczytać, dowiedzieć się w internecie, o co z tym chodzi. To są tak zwane anielskie numery, które przynoszą nam jakąś wiadomość, co się dzieje. Być może poszukujesz jakiejś odpowiedzi i taki numer właśnie pozwoli Ci zrozumieć odpowiedź, czy przyniesie Ci odpowiedź na to, czego poszukujesz. Natomiast ja podzielę się z Tobą taką wskazówką, w jaki sposób często ja komunikuję się z moimi nauczycielami duchowymi w formie numerów, używam takich numerów, jeśli jest to pytanie, na które chciałabym usłyszeć odpowiedź, to jak już powiedziałam, jest kilka dróg komunikacji, może to być telepatyczne, czyli raptownie nachodzi Cię myśl, ale też może być w formie numerów i teraz jak ja tych numerów używam. Pytanie musi być zawsze specyficzne i musi być praktyczne, powiedzmy. Czyli zadajesz konkretne pytanie, oczekując odpowiedzi tak lub nie. Nie jakiejś długiej odpowiedzi i wyjaśnienia, tylko zadajesz pytanie w taki sposób, żeby wymagało odpowiedzi tak lub nie. I teraz jak uzyskać odpowiedź tak lub nie w formie numeru? Mówisz do swoich aniołów czy przewodników duchowych, zadajesz to pytanie i mówisz, jeśli tak, pokaż mi numer 55. Jeśli numer nie, pokaż mi numer, mówisz na przykład 77. Możesz powiedzieć jakikolwiek numer. To jest tylko mój taki przykład. I teraz, co się wydarzy? Spacerujesz ulicą, idziesz do danego miejsca, gdziekolwiek masz się zjawić i co przykuwa Twoją uwagę? Patrzysz na budynek, a na budynku jest numer 55. I to jest moment w Twoim dniu, kiedy po raz pierwszy i być może ostatni zwróciłeś uwagę na numer na budynku. Czyli coś pokierowało Cię w tą właśnie stronę, żebyś to zobaczył. I to jest numer 55, czyli masz odpowiedź tak.
Natomiast może być też w inny sposób, patrzysz na zegarek na telefonie i akurat jest 15:55 i to też będzie oznaczało, że to jest tak. Albo znalazłeś jakieś wideo i w nagraniu pierwsze, co przykuje Twoją uwagę, będzie numer 77 na przykład. Ktoś będzie miał takie logo na koszulce, powiedzmy. Czyli w taki sposób możemy komunikować się z naszymi przewodnikami i wtedy dostajesz swoje odpowiedzi. Jeśli nie dowierzasz wciąż, to praktykuj jeszcze więcej, jeszcze bardziej i proś o inne formy komunikacji. Tak jak już wspomniałam wcześniej, w formie osoby czy w formie nagrania, cokolwiek to jest, żeby uzyskać tą odpowiedź. Na pewno ją uzyskasz. Kochani, no i numer 12, myślę, najważniejsza oznaka, że jesteś takim lightworkerem, jest przede wszystkim, kiedy już przejdziesz to przebudzenie, to intensywne przebudzenie, kiedy już oczyścisz się z tych wszystkich toksyn, oczyścisz tą karmę i pomożesz jakimś ludziom, wtedy tak naprawdę dochodzi do Ciebie, że Twoim celem życiowym jest pomagać innym i służyć pomocą. I teraz bardzo dużą uwagą jest, żebyśmy zwrócili na to uwagę w naszym życiu. Jeśli jesteś takim lightworkerem i wiesz, że Twoim celem jest pomagać innym, pomoc innym nie oznacza robić coś za kogoś. Pomoc innym nie oznacza zawsze być tam dla nich. Pomoc innym nie zawsze oznacza dawać coś od siebie w formie rzeczy materialnej. Najlepsza pomoc w niektórych przypadkach może okazać się, że najlepszą pomocą będzie po prostu pozostawić osobę tam, gdzie są, bez udzielania żadnej porady. Najlepszą formą pomocy może być udzielenie jej na podstawie własnych doświadczeń, przykładów, poradzić, jak oni mogą spojrzeć na własną sytuację z własnej perspektywy. My nie mamy wkładać swoich słów do czyichś ust. My mamy dać szansę drugiej osobie otwarcia tych drzwi do mądrości życiowej, która jest w nich i pokazać im ich potencjał, ich umiejętności, ich talenty, ich dary. A więc najlepszą pomocą jest bycie najlepszą wersją siebie i bycie współczującym, wyrozumiałym, czasem nawet samo wysłuchanie drugiej osoby, samo wysłuchanie bez porady jest najlepszym lekiem dla drugiej osoby. A więc zrozumienie drugiej osoby, jej sytuacji, współczucie, miłość, bezkondycyjna miłość, nieocenianie, czyli brak krytyki, raczej to zrozumienie jest bardzo ważne. A więc o formach pomocy, kiedy powinniśmy pomagać i w jaki sposób, w oddzielnej klasie, kochani. A więc myślę, to na tyle, takie najważniejsze 12 oznak, czy jesteś takim lightworkerem. Myślę, że jeśli możesz rezonować z tymi punktami, które dziś ukazałam Tobie, myślę, że już możesz powoli zacząć wykonywać swoją rolę, wejść w swoją rolę i zacząć działać na całego, bez samokrytyki, bez brania pod uwagę opinii innych, bo myślę, to jest najważniejsze i często, kiedy jesteś takim lightworkerem i dojdziesz już do tego, kim jesteś i jaki jest Twój cel, pierwsze, myślę, takie najważniejsze jest wyzbyć się tego uczucia, że inni mogą Cię oceniać. Myślę, że już na tyle jesteś wycofany ze społeczeństwa, że nie będzie obchodziło Cię to, co myślą inni, z tego względu, że Twoja misja jest znacznie silniejsza i jeśli ma sens dla Ciebie i wiesz, że pomagasz ludziom dookoła, to myślę, pomoc nawet jednej osobie jest większa jak pomoc wszystkim dookoła, bo tak się
Tak się nie da. Jedno życie jest więcej warte jak nic. Więc nawet jeśli pomożesz komuś dojść do jego prawdy, wyobraź sobie, jak potężny jest ten cel, ta misja. To nie jest zwykła pomoc, kiedy idziesz do lekarza i lekarz daje ci leki. To nie jest pomoc. Pomoc jako twoja misja jest doprowadzić drugą osobę do totalnej transformacji osoby i ich życia, przewrócenie komuś życia do góry nogami, żeby ci mogli stanąć w pełni swoich sił i powrócić do własnej natury. Jakie to jest potężne, więc zmiana chociażby jednego życia, doprowadzenie do takiej totalnej transformacji, chociaż jeden raz w swoim życiu jest potężną zmianą, bo tak naprawdę ratujesz komuś życie. I trzymaj się tego. Trzymaj się tego. Jedno życie jest więcej jak nic. I jest bardzo wartościowe, bo to jest życie drugiej osoby. Zatem jeszcze taka mała uwaga. Lightworkerzy mają często różne misje. I często te misje są dość trudne z tego względu, że musisz doprowadzić do takiego kataklizmu w czyimś życiu, z tego względu, że przewrócisz ich życie do góry nogami. Często musisz pokazać im ich brudy, co nie jest proste. Niemniej jednak wiedz, że ty robisz to z dobroci swojego serca. Intencja jest czysta, intencja jest dobra. Chcesz komuś pomóc i wiesz, że ta osoba nie jest złą osobą, a te błędy, które popełnia, są z tego względu, że ta osoba jest nieświadoma. Dlatego kiedy musisz komuś pokazać ich brudy i doprowadzi to do jakiegoś konfliktu między wami, pamiętaj, że ty wykonałeś swoją pracę z tego względu, że ta osoba zacznie zastanawiać się nad tym, co ty powiedziałeś i mimo tego, że mogą cię znienawidzić, ta osoba przejdzie własną transformację. Prędzej czy później. I mimo być może braku ich wdzięczności za to, że to ty doprowadziłeś do tego, ty wiesz, że wykonałeś swoją pracę. I jako lightworker nie oczekujesz ani poklasku, ani sławy, ani tym bardziej wdzięczności drugiej osoby. Robisz to, wykonujesz to, bo jest to twoją rolą, po to tu wróciłeś. A więc żadnej złości, żadnej frustracji, żadnego smutku nie powinniśmy kreować z tego względu, że my tu przyszliśmy pomóc. Więc czy ludzie cię ignorują, czy nie szanują, czy obrażają się na ciebie, cokolwiek to jest, pamiętaj, ty wykonałeś swoją pracę. Ty chcesz dobrze. Taka jest twoja intencja. To jest twój cel i tego się trzymaj. W duchowym świecie będzie ci to wynagrodzone na pewno. Kochani, myślę to na tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne i jeśli jesteś takim lightworkerem, to dawaj znać. Możemy porozmawiać o tym troszeczkę jaśniej. Jeśli potrzebujesz jeszcze jakichś wskazówek, możemy wymienić się informacjami i fajnie byłoby poznać takich ludzi jak ty. I tak jak już powiedziałam, wymienić się jakimiś doświadczeniami. Być może ty już jesteś w swojej roli i pomagasz innym. Być może możemy współpracować w jakiś sposób. Zatem czekam na kontakt od ciebie i oczywiście ślę bardzo dużo miłości i światła. Świeć jasno i dziel się swoją dobrocią. Dzięki serdeczne, trzymajcie się.